Omena Mensa, kobieta wielu talentów. Dziennikarka, prezenterka, przedsiębiorca, właścicielka marki meblowej, założycielka oraz prezes Fundacji Dobroczynnej. Opowiedziała o gustach Polaków, marce Amadora, a także o okładce Vogue Polska, która jest na ustach wszystkich. Okazją do spotkania była trzecia edycja For Design Days. Pani Omeno, wśród wielu, wielu realizacji na Pani koncie jest projektowanie mebli, projektowanie wnętrz i przedmiotów. Gdzie leży początek tej pasji? Po pierwsze, nigdy w życiu ja nie projektowałam, bo nie jestem projektantką. Jestem po ekonomii, mam 3 fakultety ekonomiczne skończone i raczej zatrudniam tych, którzy potrafią to robić, czyli jak najbardziej będą to wszyscy architekci, projektanci, osoby związane ze sztuką. Ostatni nasz projekt to tak naprawdę jest wypadkowa mojego kilkuletniego doświadczenia różnych sytuacji, też tych mniej udanych, jeśli chodzi o tworzenie mebli. I myślę, że śmiało mogę teraz powiedzieć, że w końcu dotarłam do tego punktu, do którego zamierzałam dotrzeć. Czyli mam kolekcję, która jest niewątpliwie luksusowa, jest bardzo świadoma, jest dobrze przygotowana i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jest to najbardziej luksusowa marka mebli, polska marka mebli, która zatrudnia właśnie polskich projektantów do tworzenia kolekcji, które są produkowane we Włoszech. Dlaczego we Włoszech? Dlatego, że Włosi mają to coś, czego ja szukałam przez wiele lat i tak naprawdę tworząc tą kolekcję teraz Eternity Amadora Heban mam to, czego oczekiwałam. Jaki jest Pani wpływ na finalny efekt? Na to, jak wygląda dana sofa, dana lampa? Myślę, że bardzo duży, bo od początku ja stawiałam na jakość, jako osoba bardzo świadoma estetycznie. Wiem dokładnie, co mi się podoba, wiem dokładnie, czego wymaga klient premium, klient, który jeździ po świecie, który zna się na sztuce, zna się na designie. No i staram się w tych projektach tak naprawdę na końcu położyć ten ostatni sznyt i powiedzieć, nie, trochę tego musimy odjąć, to musi mieć na przykład więcej klasy, musi być bardziej proste, albo czegoś dorzucić, gdy tego brakuje w danym projekcie. Czy na rynku polskim jest deficyt marek luksusowych? No bo niewątpliwie jest to marka luksusowa. I czy są klienci, którzy chcą iść w tę stronę? Jasne, że są klienci. Ja powiem taki prosty przykład. Pamięta Pan czasy Peweksów, później czasy tego, że wszystkie firmy nazywały się z końcówką X. Chcieliśmy być na przykład Polex, Plast, więc jakby Info. Te wszystkie nazwy gdzieś tam zahaczające o język angielski, bo każda firma chciała no jednak poczuć ten powiew zachodu. I ogromna praca polskich projektantów przez ostatnie lata pokazuje, że dziś kobiety wolą kupić sukienkę od Macieja Zienia, od Łukasza Jemioła, Tomka Olejniczaka, od Gosi Baczyńskiej, niż kupić Versace, Dolce Gabbana i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że myśmy w końcu stworzyli modę na polskie marki, na polską modę i mam nadzieję, że też na polski design, kiedy my się nie wstydzimy, że to jest nasz polski produkt. Czyli co, wyzbyliśmy się kompleksu? Z jednej strony, w niektórych branżach oczywiście, w innych jeszcze cały czas ten kompleks gdzieś tam cały czas jest. Natomiast ja śmiało i wyraźnie i głośno mówię, że jest to polska marka, która jak najbardziej wykorzystuje potencjał polskich projektantów. Część produkcji mamy we Włoszech, część w Polsce. I umiejętnie łączymy działalność charytatywną i design. Pani współpracuje z Lidią Kalitą, Paprockim, Brzozowskim, między innymi z Dawidem Wolińskim. Oni wspierają fundację. Tak, moje projekty, praktycznie wszystkie projekty, bo również, że tak powiem, Amadora Heban to projekt, który zasila projekty mojej fundacji. A teraz przygotowuję się do projektu z Lidką Kalitą, która stworzyła już kolekcję 4 wyjątkowych koszul. Jedną z marek, którą z kolei ja zainwestowałam, która ma umowę z moją fundacją. No i właśnie będziemy, że tak powiem, przygotowywać się do premiery tej modowej akcji charytatywnej. Jeszcze wracając do tej kreatywności polskiego rynku. Czy polski rynek jest kreatywny, czy my chłoniemy wzorce z zachodu i je przetwarzamy? I na tym polega nasza kreatywność. Myślę, że na pewno i to nie jest tak, że... Nie jesteśmy innowacyjni. Jesteśmy bardzo innowacyjni. Polacy są bardzo otwarci, bardzo innowacyjni i to w różnych tak naprawdę dziedzinach. Niekoniecznie musi to być design, niekoniecznie to musi być moda, ale też różne bardziej techniczne. Ja mogę powiedzieć tak, że ten materiał, z którego są wykonane w części nasze meble, to jest
praktycznie no, premiera w Polsce. Myśmy tą premierę robili w ubiegłym roku w październiku. To jest tak zwana lava stone. Jest to polimerobeton, który jest łączony z różnymi uszlachetniaczami, tak to nazywam. Czyli jeśli klient ma ochotę mieć taki blat z tego materiału, ale z płatkami złota, zrobimy to z miedzią, też to zrobimy, ze srebrem też to zrobimy. Więc jest to unikalna metoda i jest to innowacyjne wykorzystanie tego typu materiału właśnie w designie mebla. I na tej wyjątkowej, innowacyjnej ławie z lawy widzimy pierwszy numer Vogue'a. Musiałem o to zapytać, co pani sądzi na temat tej okładki, która jest szeroko, bardzo szeroko komentowana w mediach społecznościowych i w społeczeństwie. Ja się zastanawiam, czy jak ja skomentuję ją, powiem tak, nie czytałam komentarzy, bo nie mam na to czasu i nawet nie wiem, jakie są komentarze. Dla mnie, szczerze mówiąc, jako bizneswoman, kobiety, która jednak chce, żeby do tego kraju przyjeżdżali ludzie, którzy będą chcieli robić interesy, którzy będą chcieli kupować moje meble na przykład, uważam, że ta okładka jest objawem jakiegoś takiego, nie wiem, naszego wciąż kompleksu. Strasznie mnie zdenerwowało to, że znowu jesteśmy pokazani jako szary kraj, czarne ubrania, jest nasz piękny oczywiście Pałac Kultury w tle, brzydka pogoda. Ja nie rozumiem, dlaczego nie zrobiliśmy czegoś właśnie na odwrót, pokazując naszego kraju jako otwartego, kolorowego, mocnego, pewnego siebie, właśnie innowacyjnego, tylko my cały czas gdzieś tam... Dla mnie to jest powrót do przeszłości, nie wiadomo po co. Od przeszłości trzeba pamiętać, z niej trzeba wyciągać wnioski i na podstawie różnych doświadczeń trzeba się uczyć, ale niekoniecznie cały czas wracać. Właśnie. Posiada pani jakieś autorytety w designie, w projektowaniu? Kogoś, kto jest w stanie natchnąć? Jest wielu i architektów, i projektantów, których bardzo ja cenię, bardzo lubię, których styl mi się wyjątkowo wybitnie podoba. Ja mogę powiedzieć osobiście, co lubię na przykład, jakie meble. No, lubię raczej prostotę, ale bardzo szanuję sztukę i uważam, że wnętrze bez sztuki to nie jest wnętrze dojrzałe. Myślę, że każda dojrzała designersko osoba wie, że sztuka powinna nam towarzyszyć na każdym kroku. I tak też staram się swoje przestrzenie urządzać. Zatem jest pani w stanie ocenić, czy Polacy są wyedukowani pod kątem sztuki? Przychodzi do pani klient, który kupuje mebel za grube pieniądze, tak? I ma jakiś kaprys. Czy Omena Mensa wtedy spełnia jego kaprys designerski? Ja nie spełniam, bo ja nie jestem, że to powiem, do tego. Natomiast mogę oczywiście spytać projektanta, czy ewentualnie pod danego klienta, pod jego fantazję może coś stworzyć. Jako świadoma kobieta biznesu wiem, że klient jest bardzo ważny, więc staram się zawsze wyjść naprzeciw tym potrzebom klientów. I tak to wygląda. Dziś, jeśli nie będziemy słuchać tego, co klient do nas mówi, stracimy tego klienta i to jest, uważam, bardzo ważne. Więc ja odpowiadam na głos klientów, tych, którzy zaczynają doceniać polski design, ale na światowym poziomie. Można nawet powiedzieć polskie wzornictwo, no bowiem Szkoła Polskiego Wzornictwa była chyba jedną z lepszych w Europie w latach zaszłych. Mamy mnóstwo świetnych właśnie architektów, projektantów, lekarzy, prawników. Tutaj, jeśli chodzi o tą sferę, jesteśmy, uważam, jednym z lepiej wykształconych społeczeństw w całej Europie i na tym polu powinniśmy śmiało, wyraźnie i z wielkim uśmiechem a propos okładki Vogue'a konkurować z całym starym kontynentem. No dobrze, ostatnie pytanie. Dlaczego powinniśmy sięgnąć po pani markę? Inaczej. Tylko wybrani sięgną po moją markę. To nie jest produkt dla każdego, ja nie będę ukrywać. To nie jest produkt dla kogoś, kto woli kupić, że tak powiem, podróbkę plakatu w Ikei. To jest produkt dla świadomego klienta, który doceni włoskie rzemiosło, który doceni polskich architektów, projektantów, którzy tworzą z nami te kolekcje, no i który doceni na końcu taką otoczkę, myślę, że luksusu, którą staram się ja zawsze do każdego projektu dać, spojrzeć i ocenić, czy ja chciałabym mieć to w swoim mieszkaniu. Myślę, że to jest dla wymagających klientów produkt i mam nadzieję, że odpowiadamy na ich pytanie, na ich popyt. No, realizujemy już, że tak powiem, projekty i za granicą, właśnie we Włoszech. Właśnie ostatnio skończyliśmy realizację we Włoszech, po pięknej widli. No i w Polsce coraz większe zainteresowanie. Czyli to już nie jest tak, że ten polski klient wybierze tylko wizjonera, tylko Fendi.
nie, on spojrzy na te meble, powie, kurczę, dlaczego ja mam płacić 3 razy tyle, jak coś jest ładniejsze? I też zrobiono na przykład we Włoszech. I oby się darzyło tej marce. I polskie. To podkreślajmy. Dziękujemy bardzo za rozmowę.